Czasami można natrafić na taki trop, że swoje pierwsze małżeństwo też chciał pan ochronić przed rozpadem, rozkładem. Nie, to myśmy się umówili z żoną, że nie. Dla dzieci. Tak, myśmy się tak umówili, że nie, rozstanie, nie rozstaniemy się, dopóki dzieci nie będą dorosłe. I tak się stało. To i tak nie przeszkodziło wszystkim mediom pisać, że zostawił żonę z trojgiem dzieci. Moje dzieci miały wtedy już 20 lat, więc nie były dziećmi. A czemu, jeśli mogę spytać, tak się pan wtedy uparł, że musi trwać jakaś fikcja po to, żeby dzieci co odczuły? Nie wiem czemu. No ta fikcja była, myślę, że destrukcyjna. No, to nie było szlachetne z punktu widzenia takiego obiektywnego. Ale nawet jedna z córek powiedziała mi, że są nam wdzięczni, że udało się trzymać tę spółkę. Czy będąc dla trójki dzieci ojcem, jak pan mówił kiedyś, nieobecnym, tak naprawdę będącym gościem w domu, miał pan takie poczucie, że kiedy urodziła się Helena, najmłodsza córka, chciał pan jej to zrekompensować? Czy ja się zastanawiałem nad tym, jak się urodziła Helena? Nie. Miałem tyle lat, że mogłem zostać ojcodziadem, czyli cierpliwość dziadka i doświadczenie dziadka połączone z autorytetem ojca. Nie, no przecież Helena była prezentem, niewątpliwie. I to, co często wszyscy ojcowie z zawodów, które wymagają od nich samorealizacji, na którą jest alibi, że poświęcają się jakiejś sprawie. Wszyscy, jak mówią o dzieciach, to mają wyrzuty sumienia. Przecież tutaj nie mam ani jednego wywiadu z moim kolegą, który by nie cierpiał, że nie poświęcił wystarczająco dużo czasu dzieciom. Wszyscy mówią to samo i wszyscy robią to samo. No ale to był pana wybór przecież. Nie, to nie był wtedy mój wybór. Wie pan, jest taki okres... Ja znowu powiem banał. Dobrze, spokojnie i w miarę optymistycznie można mówić o tym momencie, fragmencie swojego życia, gdzie pan znajdzie równowagę między braniem i dawaniem. I każdy z nas ma w swoim życiu okres brania i dawania. Komfort życia daje równowaga, balans między jednym i drugim.